Teresa jako właścicielka prężnie działającej firmy kosmetycznej nie mogła pozwolić sobie na dłuższy urlop. Po bolesnych przeżyciach kobieta skupiła się na pracy, która pochłonęła ją bez reszty. Czego tutaj szukasz? Czy ty wiesz, że to, co robisz, nazywa się nękaniem i że jest na to paragraf? On tak wiele mi o pani opowiadał. Spodziewałam się, że jest pani surowa i zimna. I naprawdę nie przychodziłabym tutaj, gdybym miała inne wyjście. Ale potrzebuję pomocy. Nie dla siebie. Dla mojego syna, a pani wnuka. Przestań kłamać. Żadnych pieniędzy ode mnie nie wyciągniesz. Zatrzymam się tylko po to, żeby cię ostrzec. Nie zaczynaj ze mną. Jestem gotowa po narodzeniu dziecka zrobić badania DNA. Należą nam się alimenty. Żadnych badań nie będzie. Nie będzie żadnych alimentów. Zapomnij tę swoją żałosną historyjkę, bo ja w nią i tak nie uwierzę. Nic dziwnego, że Antek zwiał z domu po śmierci babci Ewy. Na nikogo innego nie mógł tutaj liczyć. Jak mam ich przekonać, że to naprawdę ich wnuk? Zrobiłabym badania już teraz, ale to podobno ryzykowne. Ja nie zrobię nic, co zaszkodzi mojemu maluszkowi. Wystarczy, że straciłam Antka. Ciężko mi się potem pozbierać. Skąd ona wiedziała o babci Ewie? To moja mama. Zmarła 4 lata temu i rzeczywiście Antek krótko potem wyprowadził się z domu. Ona miała do niego anielską cierpliwość. Z mężem już nie. Może ta Agnieszka rzeczywiście spotkała Antka i rozmawiała z nim na temat jego życia?